Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na komiksowy unboxing na moim kanale. Dzisiaj przyszła do mnie paczka bardzo istotna dla mnie, z tego względu, że od dłuższego czasu poszukiwałem tej serii. Jest ona niestety niedostępna na naszym polskim rynku, a przynajmniej nie wszystkie tomy. I tutaj wydawnictwo, które odpowiada za tą serię właśnie, wznowiło tylko tom pierwszy i jak na razie cisza, więc trochę słabo z ich strony, bo wiem, że ludzie czekają, poszukują, chcą kupić z drugiej ręki, nie zawsze jest to tanie. Mi na szczęście udało się dorwać i z tego miejsca powiem tylko o imieniu. Pozdrawiam serdecznie Tomka, który no, zachował się bardzo w porządku, mimo jakichś tam innych ofert. Ja się zgłosiłem jako pierwszy. Dogadaliśmy się, mówiąc tak kolokwialnie, sobie uścisnęliśmy dłonie i udało się zrobić i zakończyć deal. Także o jakiej serii mówię? Już Wam wyciągam z pudełeczka i zaraz będziecie mogli sam zobaczyć. Pakowanie było ok. Ja się już troszeczkę przygotowałem, żebyście nie musieli za długo czekać. Część z Was już pewnie widzi napis. Także mamy to. Seria Undertaker, moi kochani. Seria Undertaker, która no, jest fajna, nie powiem. Ja wcześniej posiadam, bo sobie właśnie nabyłem tą pierwszy, licząc, że będą wznowienia i czekałem, wstrzymując się, kupując wcześniejsze. Znaczy wcześniejsze, wcześniejszy tom pierwszy, taki się wstrzymywałem i dobrze, że nie brałem dalej, bo i tak mówię, Taurus Media nie robi do druków, więc nie wiem, co mam powiedzieć w tym temacie, a tutaj mam pierwszy tom, który pierwotnie został wydany właśnie w takiej formie. To jest okładka już z drugiego i myślę, że będę chciał nagrać taką prezentację porównującą te oba tytuły, ale generalnie tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o tą serię. Także mamy tom pierwszy. Komiksy nie są zniszczone, to jest najważniejsze. Tutaj wtedy jeszcze 45 zł cena okładkowa była, a na tym już 50, więc no, podrożało troszeczkę. Więc mówię, no fajnie, że mi się udało ją zdobyć. To był mój taki ostatni, że tak powiem, komiks westernowy, tak, western, który bardzo mi zależało, aby mieć. Jest może jeszcze Durango, ale on jest w miękkiej oprawie i sobie na razie odpuszczam. No i tutaj właśnie te kolejne pozycje, czyli tom drugi, który też od czasu do czasu gdzieś można trafić, tylko on jest troszeczkę w większej cenie wtedy, jeśli kupujemy z drugiej ręki. Ale fajnie, fajnie, że będę mógł sobie poznać dalsze losy tego bohatera, bo naprawdę mi na tym zależało. Tom trzeci, też 45 zł widzę. Ogre Sutter Camp. Też bardzo fajnie wygląda. Nie jest uszkodzony i tutaj mówię, ten komiks to już w ogóle z dostępnością jest bardzo, bardzo trudno. No i kolejny, Cień Hipokratesa. Czwarty tomik. No jak na razie widzę wszystkie tu 45, więc chyba później podrożały tylko o 5 zł. Bardzo, bardzo jestem ciekaw. No i te chyba teraz obecnie tak, co są na rynku póki co. Jeszcze się nie wyprzedały. Biały Indianin. Nie wiem w ogóle, czy to tylko właśnie, bo nie sprawdzałem, nie ukrywam. Nie wiem, czy to jest tylko 6 części, ta szósta, która wyszła, to jest ostatnia, czy będzie tego więcej. Ale nawet jeżeli, to ja już przynajmniej jestem na bieżąco. No i na koniec ten ostatni, Salvaje, tom szósty, który pojawił się
całkiem jeszcze niedawno. I tutaj już 65 zł. Wow. O dwie dychy podrożał. Tu, nie, tu już był po 50, to jeszcze ok. 45, tutaj 50, a tu już 15 zł. No jeszcze jakby było 50-55, to ok, a 65, no to już tak trochę przegięcie. Tutaj jakaś kartka w ogóle jeszcze. To nie. Więc mówię, no jest jak jest, ale co zrobić? To jest więcej stron chociaż? No, powiedzmy. Powiedzmy. Dobra, tak się prezentuje to w międzyczasie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. Będzie mi bardzo miło z tego powodu. Nie zapomnijcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć dzwonek, aby być informowanym, być na bieżąco z moimi materiałami. Tymczasem ja z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.